Idź w górę strumienia. Idź w górę strumienia. Redemptoryści na Wielki Post. Prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Rozważając dzisiejsze Słowo Boże, warto zadać sobie pytanie, dlaczego Jezus idzie do Jerozolimy, chociaż jest świadomy tego, że tam czeka go prześladowanie i śmierć. Dlaczego zwierzchnicy żydowscy z taką agresją, wręcz nienawiścią nastają na Jezusa i chcą go zgładzić? I odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Ewangelii. Prawdziwy jest ten, który mnie posłał, ale również wy go nie znacie. Zwierzchnicy żydowscy oczekiwali na Mesjasza. Naród wybrany oczekiwał na Mesjasza. Ale oczekiwali na Mesjasza, którego sobie wyobrazili. Tak naprawdę nie było to oczekiwanie na prawdziwego Mesjasza, posłańca od Boga, ale na wyobrażenie o Bogu. Dlatego, gdy przyszedł prawdziwy Mesjasz, nie byli w stanie go przyjąć. Przecież my go znamy. Wiemy, kto to jest. I dlatego tyle agresji, tyle nienawiści, która doprowadza do śmierci Jezusa. To Słowo Boże jest również aktualne dzisiaj dla nas, dla mnie i dla ciebie. W jakiego Boga wierzę? Na jakiego Boga czekam? Jeżeli czekam na Boga, którego sobie sam stworzyłem, na wyobrażenie o Bogu, który jest moim autorstwem, to rzeczywiście w moim sercu może pojawić się bunt, a nawet nienawiść, jeżeli Bóg prawdziwy przyjdzie do mnie i powie: ja jestem, bo posłany jestem od tego, którego znam. I tu znajdujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus idzie do Jerozolimy. Bo Jezus nie głosi siebie. Jezus głosi Ojca i objawia, kim tak naprawdę jest Bóg. W jaki sposób doświadczyć Bożej obecności? W jaki sposób przyjąć do swojego życia Boga prawdziwego? W jaki sposób być wolnym od ideologii, od poprawności politycznej, od psychologii tłumu, by móc osobiście spotkać Boga? Odpowiedź znajdujemy w psalmie. Skruszone serce. Czas Wielkiego Postu to czas powierzenia swojego serca Bogu. Skruszone serce to serce pełne wolności, pokoju, zaufania. Dzisiaj Bóg zaprasza ciebie do tego, abyś pomodlił się o skruszone serce, abyś w sposób wolny przyjął prawdziwego Boga do swojego życia. Produkcja, wydawnictwo i kwartalnik Homo Dei oraz redemptor.pl